Trudno dzisiaj nie wspomnieć kogokolwiek i tych, którzy po raz pierwszy w polskim kinie dokonali rzeczywiście, wnieśli technologię 3D i tym, którzy efekty specjalne, było ich tutaj kilkaset, zrobili na poziomie autentycznie światowym. I tym, którzy dbali o przestrzenność, i tym, którzy dbali o dźwięk. Gdzie jest nasz autor dźwięku, który był, widzisz, kompozytor twierdzi, że w ucho mu brzmiała muzyka. Tak, kochany, nigdy nie dogodzisz, trudno. Ale trzeba tu podziękować też ludziom, których nie widać, a których praca była przeogromna. Autorom, autorkom charakteryzacji w tym filmie widzieliście. Czy jest tutaj ktokolwiek z tego pionu? Pokażcie się, dziewczyny, chodźcie tutaj. Pani Wojczak i kto obok niej, bo ja nie widzę, przedstawcie się. Gdzie jest Lila? Chciałbym wspomnieć tu pirotechnika, którego pracę też widzieliście w tym filmie. Chciałbym podziękować tym organizacjom, które chronią pamięć i tradycje jednostek wojskowych i którzy przyszli na plan uzbrojeni, umundurowani i dobrze przeszkoleni. I to dzięki nim zobaczyliście te walki. Jeśli kogoś dzisiaj nie wspomniałem, to proszę o wybaczenie. Oczywiście w pierwszym rzędzie powinienem podziękować tym, dzięki którym w ogóle film powstał, bo bez pieniędzy, jak wiadomo, może powstać stronica książki, nawet akwarela, ale już z kinem o wiele gorzej. Myślę, że macie ich tu Państwo przed sobą. Myślę, że zarówno bank, jak i pan Mariusz Gazda, jak ludzie, których wspomniał lub jeszcze nie wspomniał Jurek, to są po prostu, to jest, no cóż wam powiem, myślę, że to jest nowum absolutne w historii naszego kina, żeby pieniądze się pojawiły wcześniej niż scenariusz. No i